Manko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jedziemy sobie na finał! I na tym finale musimy pokonać ziomalę, która później wskaże nam wrak kolejnego samochodu. I właśnie tego wraka będziemy sobie szukali dzisiaj na odcinku. Będziemy musieli ogarnąć na mapce, gdzie on jest i wiecie, znaleźć go i potem będziemy musieli wybrać, pod jaką klasę będzie trzeba go stuningować. Nie można go stuningować. Widok zachodzącego słońca nad kierownicą nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi, tak. Moja Golfina już dosłownie do granic możliwości jest ulepszona. Tak myślę. Będzie trzeba ją jeszcze tam poulepszać tymi jakimiś hardkorowymi częściami czy coś. O, pokonałem jakiegoś znajomego. Kemota pokonałem. Znacie Kemota? Zajrzyjcie na jego kanał. Kemot. Ale zapomniałem dokładnie numerków, jakie tam miał. On ma jeszcze tam Kemot i jakieś tam numerki. Czasami wbijam na jego kanał. Nagrywał bardzo ciekawe filmy z Need for Speed'a Undergrounda 2 i pokazywał tam modyfikacje, gdzie można było sobie odblokować mapkę, z tego co patrzyłem ostatnio. Bardzo fajna sprawa. Bo wiecie, w Undergroundzie 2 tam był taki moment, że jak jechaliśmy wyścig dragowy, no to mieliśmy odblokowany taki fragment mapki i mogliśmy jechać pod takim wiaduktem, czy to był tunel, czy coś takiego, a w jeździe dowolnej to było zablokowane, były tam jakieś po prostu roboty drogowe. I on właśnie wskazał taką modyfikację, która sprawia, że możemy całą karierę przejść, mając odblokowany ten fragment. Bardzo spoko sprawa. Zawsze mnie zastanawiało, jakby ta gra wyglądała właśnie z tym. I u niego możecie sobie to zobaczyć, jak macie ochotę. Okej. Okay. Więc, shit! Tutaj mamy rekomendację, 180 tych punktów. Mój samochód jest troszeczkę za wolny. No ale spróbujemy, ukończ załadę w ciągu, okej. Myślę, że mogę spróbować. Mogę podjąć to wyzwanie. Będzie trudno, bo jak, shit, fair lady. Gotowy pójść w tango ze śmiercią, Morgan? Nie będzie łatwo, obiecuję. Git, okay. Nie lubię za łatwo. Nie lubisz za łatwo? Dobra, zobaczymy. Bosko, gościu! Bajlemon! Wiecie, on... Uważaj na lakier, pajaco! Wow, Infinity, co ty tam robiłeś? Robiłaś. No w końcu, ona czy on? Dobra, musimy dojechać na metę w mniej jak minuta 30. Będziemy w domu. Ale tylko na chwilę. Te postaci ze sobą rozmawiają podobnie jak w Need for Speedzie Carbonie? Tak, było tam tak, że pojawiały się ikonki tych postaci, takie rozmawiające, te głowy, pamiętacie? Okropnie to wyglądało, Jezus. A tutaj wygląda to fajnie, tak jakby rzeczywiście przez radio jakieś tam ze sobą rozmawiały te postaci, spokojnie. Więc Kat, o co chodzi z tą śmiercią? Wiesz, to tylko żarty. Moja rodzina ma zakład pogrzebowy. Każdy musi się czymś wyróżniać. Fajnie. Przynajmniej zaoszczędzi na pogrzebie, jak się rozbije. Ej, patrzcie, kurczę, no niby rekomendacja była znacznie lepszego samochodu. Czemu wróciłeś? Dla zemsty. A, to stąd czuć ten ogień. Naprawdę zakładamy się o ten wrak? Tak, ale i tak, jakby zależało od tego twoje życie. Okej. Tak jest, za każdym razem. To nie będzie takie trudne. Zobaczcie, bardzo długi wyścig, pokręcony. Wolałbym jechać jednak tutaj samochodem z napędem na tył, bo zobaczcie, ile musimy tu pokonywać fajnych zakrętów, gdzie można driftować. No a golf jak golf, no, to napęd naprzód i my na tych zakrętach troszeczkę zwalniamy. Ale driftuje się bardzo fajnie, zdecydowanie lepiej niż w Need for Speedzie 15. Tutaj naprawdę czuć ten samochód. Tam to nie wiadomo, co się z tym samochodem działo. A tutaj wszystko dzieje się samo praktycznie. Pamiętaj, że familia w końcu przyjdzie też po ciebie. To miejskie szczury. Nic tu nie znajdą. Zostawią nas w końcu. Miasto nie zadowoli Navarro. Znam ją. Okej, okay, zobaczymy. Słuchajcie, zostało nam 30 sekund do końca. Mam nadzieję, że zdążę na czas, bo będzie lipa trochę. Wygrać z przeciwnikiem udało się bez problemu, ale końca ja wyścigu jeszcze nie widzę. Dalej, dalej, wystarczy chwilę utrzymać pozycję. 20 sekund. Uuu,
Będzie chyba kara za niewykonanie. O shit, 16 sekund. Kurde, w jakim czasie muszę to ukończyć? 500 metrów, okej, okay, 10 sekund. 8 sekund. Nie no, chyba zdążę, kurczę. Woo! 4 sekundy do końca, ale udało się wyzwanie zrobić i pokonać ziomale. No trzeba przyznać, że fajnie się pokonywało te zakręty golfem. Zobaczcie, jeździ się tutaj tak łatwo, że ja nie mam żadnego problemu, kurczę, z tą mapką, tak? Pamiętacie, jak grałem w 15 za pierwszym razem? Jeśli nie pamiętacie, to odpalcie sobie filmiki z 15 z 2 lat wstecz. Przecież jeździłem od ściany do ściany. Tutaj każdy sobie jakoś radzi, nie? A, dobrze. Maksymalna prędkość. Wiecie co? Bardziej interesuje mnie przyspieszenia, które się tutaj troszeczkę zmniejszy, ale prędkość maksymalna i moc silnika nam się znacznie polepszy, a jednak ten czas od 0 do setki i na 1/4 mili pogorszy się tylko troszeczkę. Myślę, że warto wyposażyć. Zobaczmy sobie to. I mamy zrobione. I teraz odblokowały nam się właśnie plotki o nowym samochodzie. Jest to Dodge Charger, samochód, którego ja już mam. A, to jest odblokowany nowy samochód w salonie. Kurde. I nie Skyline, tylko 180 SX albo 240 SX. Ale to jest chyba 180, to jest Japończyk. Dobra. Informacje dotyczące wraku. Mustang już czeka, Morgan. Dobra. Jeśli chodzi o wraki, to najlepiej szukać ich... Witaj. Mam cynk o starym Mustangu. Doprawdy? Aha. Musiałem zatańczyć z samą kostuchą, żeby go zdobyć. Co? A, cmentarna załoga. Jak go... No, i będziemy musieli raczej wziąć samochód offroadowy, żeby tego szukać. No i wezmę sobie Raptora. Musimy poszukać jego elementów, karoseli, zawieszenia. To jest tak tam rozpisane, to nie ma specjalnie znaczenia. Weźmy sobie ten samochód i będziemy tam jeździć po offroadach, ale wiecie co? Tutaj jest coś takiego jak zawieszenie. I ja na poprzednim odcinku mówiłem, że no jednak jest to samochód offroad, a zresztą pokażę wam, o co chodzi, bo miałem w poprzednim odcinku wam pokazać coś, co mi się nie podoba w tym NFS-ie. No jest to jednak gra arcade'owa i nie wszystko jest tutaj tak dobrze odwzorowane, ale są rzeczy, które naprawdę kują w oczy i pojedziemy sobie na jakąś skocznię i wam to zademonstruję, co mnie najbardziej właśnie tutaj zabolało ostatnio w tej grze. To tutaj mam jakąś skocznię, ale chyba naprzeciwko też coś tam powinno być do skakania. I wejdziemy sobie w tryb fotograficzny. Widzicie, ten samochód się tak troszeczkę teraz buja, ale on się tak dosyć sztucznie buja, w ogóle tego nie czujesz. Dobra, jesteśmy w powietrzu i zobaczcie sobie, co wy w tym samochodzie teraz widzicie dziwnego. Teraz nic. Ale jeśli weźmiemy sobie od przodu widok, no to zobaczcie. Tak? Tutaj mamy półośki, a tutaj mamy środek koła. I zobaczcie, te koła są w powietrzu. I mnie to najbardziej zabolało. Nie jest to gra symulacyjna, ok? Patrzę tutaj coś z wydechami też, ale nie, wydechy są w porządku. Są tam gdzieś przyczepione, jest ok. Nie jest to gra symulacyjna, ale no, takie drobiazgi, takie szczegóły trochę rażą w oczy i sprawiają, że masz wrażenie, jakbyś grał w jakąś grę typu... Nie wiem. Typu gra na telefon, coś takiego, nie? Chodzi o jakość oczywiście. Dobra, chodźmy sobie do warsztatu. Powinny się pojawić nowe części. Sprawdźmy, czy jest coś dla mojego Raptora. I za moment sobie też będziemy odkrywać nowe części do wraku. I teraz... teraz tak. A, widzicie, i tutaj nam się pojawia, nie? Mamy Outlaw. To jest akurat to miejsce. Tutaj mamy premię, ale nie wiem dlaczego. Akurat do tego, jak wybierzemy sobie tą część, to mamy tutaj premię z jakichś powodów. Nie wiem, o co tu biega, bo ikonka na tej części jest inna. Muszę ogarnąć te ikonki. Ja myślałem, że to są ikony dzielnic, czy coś takiego. A premia nam się pojawia dopiero, zobaczcie, w lewym dolnym rogu, nie? Nie ma fajnych części takich, możemy tam jakieś kupić, ale one nie mają aż takiego... O nie, czekajcie, tutaj coś jest grubego. Oh shit, możemy to kupić. 11 tysięcy, ale zobaczcie, o ile lepsze nitro będziemy mieli. Ho, ho, ho.
A zobaczcie, teraz za każdym razem jak wezmę jakąś inną część, to pogorszy nam się znacznie nitro, nie? A czekaj, coś tutaj jeszcze było? Wyposaż? Wyposażenie, modyfikacja osiągnięcia. To jest. A. To chyba to, co ja mam zainstalowane. A wymiany? A. Tutaj się używa tych kart spin. No. A ile miał? O, ja mam 57 tego. No dobra, może wylosujemy jakąś fajną część, zobaczmy. A, to jest takie losowanko, dobre, podoba mi się. Karbon. O, shit, co to jest? What? No nieźle. Ale żeśmy dropnęli, to chyba dobrze. Dobra, losujemy teraz turbo. Nieźle. To się jakieś super karty losuje. Amerykana? Prędkość. No i teraz nitro nam się zmniejszy. Wymienimy na jeden żeton. Losowanie kosztuje 3 żetony, więc tak naprawdę straciliśmy 2. Jeśli nam się jakaś część nie podoba, możemy sobie zwrócić. Ciekawe to jest w sumie. Trzeba troszeczkę się postarać, żeby jakiś tam samochód, wiecie, dobrze ulepszyć, nie? A tutaj siła hamowania nam się zwiększy. Skrzynia biegów. No nie ma tutaj za dużo tych części, dobrze, bo to też tam może się pomylić komuś, albo... Jak jest czegoś za dużo, też nie jest za dobrze, no. Pyk. Skok. Proszę bardzo. Skrzynia biegów, premia do skoku. Przyda się w tym samochodzie, bo chcę mieć właśnie jakiegoś takiego koksa dobrego do skoku. Jeszcze układ wydechowy sobie popatrzmy. Uwaga, uwaga, co mi tutaj wyskoczy? Przyspieszenie i nitro. Uwaga. Fuuu, shit! Ale nie będziemy mieli w tym samochodzie w ogóle hamulców. Zobaczcie, jakie mamy nitro. Ja nie mogę. Dobra, zobaczmy, co nam to da. ECU. Ale hamulców teraz w ogóle nie mam. Ciekawe, jak bez hamulców będzie się jechać. Outlaw. Okej. O nie, nie możemy tego użyć. No, to fajne rzeczy można tutaj sobie pokombinować, nie? Dobra, ja to zostawię. I co, ja zrobiłem z tym samochodem jakiś hardcore, widzę. Czekajcie, on to jest 168 punktów, chyba w Golfie miałem 174. Wow! Tak przyspiesza. Zobaczcie, ile nitra mam. Fuh! Uwaga. A jak hamuje? No może nie będzie źle. No offroadzie chyba hamulce nie są aż tak specjalnie ważne. Ale dobrze, mamy sobie teraz do znalezienia części, więc wraki. Wchodzimy sobie we wraki i tutaj mamy rzeczy. Widzimy sobie rzeczkę. Rzeczka jest tu. A... Tu mamy takie coś. To będzie na 100% tutaj. Musimy sobie przybliżyć troszeczkę. Tu i już mamy tutaj drogę. To może być gdzieś tu. Tak? Tak, to będzie tam. I mamy sobie na mapce zaznaczone. Chyba tam jeszcze nie jechałem. Oh man, a może... Nie, może są jakieś tu miejsca. Jest coś, jest warsztat. Jest... Tutaj nie mogę się przemieścić. Ale jest warsztat. I tutaj mogę się... Nie mogę, dobrze, szybka podróż. Mogę się tam przeteleportować na szczęście. Są takie strategiczne miejsca porozmieszczane na mapie, gdzie możemy szybko się przemieścić. Przy okazji zobaczymy, może są jakieś ciekawe części. Nie, mam tutaj nitro ulepszone na maksa i... Ten samochód zrobiony jest teraz tak na skoki troszeczkę. Aha, i jeszcze miałem sobie obniżyć to zawieszenie, bo mnie właśnie boli, że jak tam skaczemy, to... No nie podoba mi się to. Wiecie, o co chodzi, nie? Okej, więc tak. Miękkie... Twarde. Sztywne po prostu. Aha, chyba jest jeszcze jedna rzecz. My jeszcze chyba dodatkowo możemy go obniżyć w garażu. Teraz nie powinien się bujać podczas... Nie? A jeszcze zobaczmy sobie, co nam to da. Teraz powinien się bardziej bujać. Dobra, wiecie co, ja myślę, że przy lądowaniu będziemy tracić więcej prędkości. Lepiej troszeczkę to miękkie zawieszenie mieć. Dobra, mamy na mapce zaznaczony cel. Teraz musimy sobie pojechać tu gdzieś i potem skręcić w prawo.
teraz jak znajdę jakąś skocznię, to myślę, że będę bił tym samochodem rekordy. To jest... tak... Aha, fajnie, bym musiał tu zeskoczyć. A jak tam dojechać? Nie wiem, bym musiał jakąś drogę na skróty, ale to się tak nie da. To chyba lepiej byłoby... A, dobra, tu sobie też pojedziemy. No, ogólnie tutaj jest tak, że jak mamy te skoki ulepszone, to samochód w pewnym momencie lotu zaczyna nam tak sztucznie lecieć do przodu albo opadać, w zależności od tego, jak mamy samochód ulepszony. Na przykład teraz miałem Golfa, tak? I ten Golf był taki właśnie straszny, jeśli chodzi o opadanie. Bardzo szybko opadał. No, tamta klasa była troszeczkę inna, bo tam mamy i docisk, i spoiler, jakieś tam inne pierdoły. Zresztą tym nie musimy się przejmować w grze arcade'owej. Ale to jest tak zrobione tutaj, że jak jakiś samochód mamy ulepszony na loty, to on tak prawdopodobnie po wyskoczeniu powinien polecieć troszeczkę dalej, niż byśmy nawet się tego spodziewali. Więc warto sobie teraz poszukać jakąś skocznię, zrobić jakiś skok i przetestować ten samochód, ten mój ulepszony teraz pod skoki. Dobra, teraz w lewo. Lewo, w lewo, ale patrzę, czy tutaj gdzieś jeszcze nie dojedziemy. Dobra, tam jest jakaś tama. Na górze mapki była. Nitro mam konkretne. Ja nie wiem, czy tą moc nitra jeszcze można jakoś ulepszyć. Ono tam coś tam daje, ale nie jest to takie super przyspieszenie jak w poprzednich NFS-ach. Może da się to nitro jeszcze jakoś tam dodatkowo ulepszyć. Zauważyłem, że tym samochodem bardzo ciężko się teraz driftuje. Ale poczekajcie, bo jeszcze możemy sobie tu zmienić parę rzeczy. Wspomaganie kierownicy, balans przyczepności. Balans przyczepności dałem na tył? Dziwne. Wspomaganie kierownicy... Chyba będzie nam gwałtowniej skręcał, tak myślę. Nie wiem, sprawdźmy. Albo... No nie wiem. No dobra, niech będzie. Może z większym opóźnieniem, czy coś? Nie mam pojęcia. Ale na pewno gorzej się nim driftuje teraz. Po tym... A po tych pogorszeniu tych hamulców. No, ciężko jest. No... Musiałem się z tym liczyć, tak? Ten samochód będzie się gorzej prowadził, jeśli będziemy mieli gorsze hamulce, no... Ciężej będzie dostosować sobie prędkość do zakrętu. A z drugiej strony... Możesz? Kiedy znowu będziesz jechać na lotnisko, staniesz w Next Gas i kupisz mi gazburgery? Jess, to jest jakiś słom! Wiem o tym, wiem. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tym podłym sosie był smak, bo tak smakuje. Tylko jeden raz, co? Obiecuję. Okej, okay, no dobrze. Tak jest. Dobra, teraz tak, mamy już tutaj, zobaczcie sobie na mapkę, w lewym dolnym rogu, mamy ikonkę o tym, że w pobliżu jest część. Prawdopodobnie jest ona tam, gdzie zaznaczyłem sobie już markerem i teraz wystarczy się tam... O, i to jest też ciekawe, bo ja w słuchawkach słyszę, w którym miejscu to się znajduje. Tutaj mamy sobie wjazd, o, i mamy pierwszy element wraku. I to jest Mustang. A, już go chyba znalazłem, jak właśnie grałem na pokazach. No, przypominam sobie. Hej, to od Mustanga Extra. To było dziwne. To od Mustanga Extra. Takie, nie wiem, dziwne. Dobra, tutaj mamy kolejne części do znalezienia. Więc, dobra. Pamiętam, że jedna z tych części była gdzieś tutaj niedaleko. To chyba gdzieś tu będzie. Pyk. Nie, to nie tu. Nie, to będzie tu. Dobrze patrzę. Cyk. I chyba tutaj gdzieś. Tu albo tu. Coś takiego. Teraz musimy zobaczyć, czy mamy tu jakiś teleport. Nie, jest do kupienia. Ma warsztat. Nie ma warsztat, tylko no. Kryjówka. Możemy ją przy okazji kupić. A zobaczcie, ojej, jak stację benzynową. No dobra, weźmiemy sobie do tej stacji benzynowej. Pyk. Teleport i pojedziemy tą taką długą drogą. Szkoda, że tutaj nie ma takiej możliwości, żeby jak jesteś na mapie, móc sobie zmienić w każdej chwili furę, nie? Tylko trzeba wejść do garażu i wtedy dopiero zmienić. Tu przy okazji jest billboard. Próbowałem go zbić
Ja go chyba zbiłem. Tak, jest zaliczony, okej. Okay. Zobaczymy, jak mi się uda tym ziomalem. O, tym ziomalem łatwiutko. Ale golfem było ciężko, musiałem 3 razy podchodzić do tego skoku, żeby mi się to udało. A tym to teraz ekstra. Czyli wygląda na to, że możemy mieć samochód zrobiony pod konkretną czynność w grze. Znaczy najlepiej, jeśli tak robimy, nie? Że na przykład jest samochód do skoków i on do tego jest najlepszy, najlepszy, że najlepszy. Ale już do wyścigów, no, najlepszy może nie być. Tak? Czyli ma najlepsze przyspieszenie, największe nitro i ulepszone skoki. Wtedy możemy sobie robić takim autem skoki. Ale zobaczcie, takie auto właśnie teraz zrobione, mniej więcej. No i jak wybiorę sobie inną część, jakąś inną kartę, no to te skoki mi się już pogorszą i nitro chyba też. Może później się odblokuje jakieś takie karty, które sprawią, że wszystko będzie ulepszone na maksa. Ale no na razie takiej możliwości nie ma. Bo jestem jeszcze troszeczkę płytko w fabule. Dobra, i tutaj gdzieś w okolicy powinniśmy mieć kolejny element wraku. Tak myślę, że dobrze zaznaczyłem. A dobra, spróbujmy zaskoczyć. Łop. Nie da się, niestety. Nie ma drogi na skróty, to nie jest The Crew. Musimy pojechać naokoło kawałek. Ale fajne widoczki, moglibyśmy tu fotę porobić. Pek, pek, pek. Moment, super. Mogłem pojechać na skróty. Może dobrze, że nie pojechałem na skróty? Może to tutaj gdzieś jest? Zaszło słońce. Uwaga na maka. Uwaga na maka? Ja nie wiem. To jest słabe coś było. Dobra, i tu mamy coś, nie? No i teraz... Pyk. Mamy sobie te plotki. O jakimś tam wraku, tylko patrzę, że tutaj troszeczkę inaczej to wygląda niż na tym obrysie. No mniej więcej tu, gdzie zostawiłem marker. Powinienem teraz samochodem na wprost pojechać. Aha, już mi się przypomniało, gdzie to będzie. To będzie na którymś z tych wzniesień tutaj, ale żeby się tam dostać, musimy zeskoczyć kawałek dalej, czyli trzeba pojechać sobie... Tak, to na pewno jest gdzieś tutaj, ale musimy, żeby się tam dostać, musimy zeskoczyć. To jest taka skocznia niedaleko gdzieś. A chyba tutaj. Tu musimy wjechać gdzieś. Tak, tu się wjeżdżało. Pyk. O, już mi się coś tam pojawiło. Ej, czekajcie, to tutaj będzie. No. I tu musimy zrobić skok. Skok wiary. I dopiero wtedy dojdziemy do wraku. Tak coś czuję. Hopsa, hopsa. Bo inaczej się tam dostać nie da, z tego co kojarzę. Pyk, a zobacz, tutaj nie ma żadnego oznaczenia. Nie musimy sami... skurać jakby. O! Hamulce ciężkie, ale o coś się tu zatrzymałem. Nie wiem o co. Ej, zobaczcie, tutaj dopiero jest wrak, także normalnie się tam dostać nie da, nie? Pewnie silnik będzie albo coś takiego. Okej, okay, no i mamy. Dobra. I teraz kolejne części. Tutaj gdzieś jeszcze w tej części mapy powinno coś być. I teraz pytanie, czy to jest autostrada? A nie, to jest lotnisko. To jest gdzieś koło lotniska, bo mamy tutaj, zobaczcie, pasy takie lotniskowe. Więc to na pewno będzie gdzieś tutaj. Widzicie, to jest kształt lotniska. Zobaczmy sobie, pyk. Tutaj mamy autostradę. No i tu mamy wybrzuszenie autostrady, więc to będzie gdzieś na pewno tutaj. Musimy sobie znaleźć jakiś teleport w okolice. No i jest. Mamy sobie salon tuningowy. Zaglądamy po jakiejś tam części, może coś będzie? A, chyba nie. A ja tak można sobie zajrzeć, ale raczej nic, co by mnie interesowało. Widziałem, że to coś było do ulepszenia, ale to tam skoki nam by pogorszyło. Ja chcę sobie tu skoki porobić, no. Cyk. No i jedziemy teraz, zobaczcie, ten wrak jest całkiem niedaleko. Wydawało się na mapce, że to jest 5 km gdzieś dalej. Się okazuje, że to jest bardzo bliziutko. Teoretycznie, może trzeba będzie gdzieś tam wyskoczyć. Czy coś? O, zobaczcie. Jest taka łatwa sprawa, jak się wydawało. Gdzieś to tutaj jest ukryte. Widać ładnie księżyc gdzieś tam daleko. Księżyc. Dobra, teraz sobie zobaczymy jeszcze na tą mapę dokładniej. Więc mamy tutaj wybrzuszenie. Na tym mamy taki skręt. Tu jest jakiś do pobicia, gearbox. Dobrze by było go ogarnąć.
Ej, 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 ale to jest bliżej drogi. To jest gdzieś tu. No, musimy sobie tam podjechać. To może być gdzieś tu. O, pod słupem. Wraki. Nie, to tak jakby gdzieś tu było, na tym pustkowiu. Tak, tu musimy gdzieś szukać miejsca. No musi gdzieś tu być nasz wrak. W Forzie miałem taki bajer, że mogłem sobie odpalić drona, jeśli szukałem wraku samochodu, albo jeszcze co ja tam robiłem? Aha, w Forzie była taka opcja, że wraki przeważnie były ukryte w miejscach mocno zalesionych, czyli tam, gdzie były drzewa, tam szukałem sobie wraku samochodu. Był bardzo dobrze ukryty. Okej, okay. Tutaj mamy sobie jakąś taką skocznię. Ona wygląda podejrzanie. Możliwe, że dostaniemy się w miejsce, gdzie jest wrak. Wydaje mi się, że on powinien być dokładnie tutaj, gdzie ja teraz jeżdżę. Bo tak jest to oznaczone na wskazówce. Ale dobra, spróbujmy sobie podjechać tam. Ojej, gdzie to było? Chyba tutaj. O, zgubiłem. O, jest tutaj. Okej. Okay. Tutaj mamy skok. Zobaczmy. Coś tak pamiętam, że... shit! Co to było? Jesus. Jak się trochę rozpędzimy, to już nie da się tym samochodem skręcać. Dobra. Będę musiał pamiętać, żeby tą drogą tutaj cisnąć. I zrobić skok. Pamiętam, że właśnie to było na takiej zasadzie, że robiliśmy skok i gdzieś mogliśmy się do danego wraku dostać. I to dotyczyło właśnie tego Mustanga. Nie jest tak łatwo znaleźć te elementy. Uwaga. Ops. Wow, poleciał. No, nieźle. 3 gwiazdki. Pięknie. Ale tutaj chyba wraku nie będzie. Nic się na mapce nie pojawiło. Dobra, tutaj mamy jakieś budynki. Możliwe, że to było przy tych budynkach. Już nie pan. Jest, hamuj. Czyli... Tak, to będzie gdzieś w tych budynkach, ale może po drugiej... widzę. Zobacz, to jest oznaczone? Tak, to jest tam oznaczone. Okej. Okay. Musimy się tam jakoś dostać. Już wiem, jak się tam dostaniemy. Dobra, to są te budynki do ogarnięcia. Teraz możemy sobie tu przeskoczyć od razu na drugą stronę i zrobić takie podwójne skoki. Nie wiem, czy się uda doskoczyć, bo będę miał mały rozpęd. Ale mamy tu ulepszone nitro i ulepszone skoki tym autem, więc może... Uwaga! Ops! A, dobra, tu nigdzie nie trzeba doskakiwać. Spoko. Spoko, luz. Jeszcze musimy sobie zajechać do warsztatu i ten samochód obniżyć, bo ja nie chcę widzieć tych odstających w locie kół. Ops. I jesteśmy na miejscu. Mamy kolejny element wraku. Także teraz przeniesiemy się do warsztatu, zobaczyć, czy ja ten samochód mogę dodatkowo jeszcze obniżyć. Warsztat mamy całkiem niedaleko. Czy no, nie warsztat, tylko garaż po prostu, tak? No i to jest też ciekawe, bo w magazynie samochodowym chyba możemy mieć nieograniczoną ilość samochodów. Przynajmniej taki komunikat mi tu wyskoczył. Ciekawa sprawa. Dobra, modyfikacja sylwetki. Aha, no to tutaj możemy jeszcze jednak obniżyć samochód. Tak jak myślę. Będziemy mieli takiego typowego Dakarowca, moi drodzy, jeśli chcecie. Możemy jeszcze bardziej pochylić te koła z przodu, jakby ktoś chciał. Nie ma problemu. Dobrze, zobaczmy, bo parę rzeczy nowych odblokowałem. Maski nie, coś ja miałem tu chyba zablokowane albo nie. A, te błotniki takie sobie zrobiłem hardkorowe, pamiętam. Tyle światła, ale tu chyba nie, w raptorze chyba miałem wszystko odblokowane. Tak, jeden z widzów właśnie mówił mi, Lucek, tutaj mogłeś coś jeszcze z dachem zmodyfikować. I rzeczywiście, no mamy dodatkową modyfikację. Ja tego nie zauważyłem, ale rzeczywiście jest taka kropka i możemy mieć jakieś, zobaczcie, dodatkowe chyba oświetlenie. Ciekawe, czy to będzie nam działać. No i możemy sobie dodatkowo jeszcze tutaj zainstalować kolor nitra. Dajmy sobie purpurowe, dym spod opon, dajmy różowy, a co? Neon dajmy pomarańczowy, klakson. Oj, przydałby się ten ciężarówkowy. Dobra. Taki jak w Fordzie mieliśmy, nie? Ej, czekajcie, bo... Aha, dobra, on już jest obniżony do max. Spoko.
Dobra. No i wychodzimy z garażu. Hops. Jedziemy. W sumie wcale nie wygląda na takiego jakoś bardzo obniżonego, no nie? O, patrzcie na to. Dobra, i teraz palimy kapcie. Jak to wygląda? Jesus, najgorzej. I purpurowe nitro. Nie no, z tym nitrem to przesadzili troszeczkę, z tym dymem. Strasznie to wygląda. Okropnie bym powiedział nawet. No ale mamy dodatkowe oświetlenie i rzeczywiście ono z przodu świeci. Bardzo ładnie to wygląda. I zobaczymy, czy uda mi się pokonać mój rekord. 158 metrów. Wow, jak on leci. 180 metrów, kurde. Jednak naprawdę dają te ulepszenia, wiecie, skokowe. Bardzo fajnie. Nie no, mi się ten efekt z nitro w ogóle nie podoba. Chyba będę chciał to po prostu usunąć. Brzydkie to jest. Naprawdę brzydkie. Powinni ten efekt troszeczkę zmniejszyć. Dym spod opon jest w porządku. Chociaż kolor różowy mi się nie podoba. Ej kuźwa, nic mi się nie podoba. Nie gram w tą grę. Nie no, żartuję. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej.